Państwa, bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Proszę także o przyniesienie świnki, bo to działa z tym wywiadem. Nie widzę nawet przewodniczącego. Tak, zaraz będzie gotowe. Bardzo proszę o przygotowanie sprawdzenia obecności. Proszę Państwa, jesteśmy w trakcie sprawdzenia obecności, ale bardzo proszę o udział. Jeszcze minuta na sprawdzenie obecności. Bardzo proszę Państwa radnych o udział, bo korum mamy, ale jest tylko 30 osób. O, już 34. 5, 4. Bardzo proszę, zamykamy listę, bardzo proszę, to jest rok. Pani Magdalena Wacara, nieobecna usprawiedliwiona. Pan Mirosław Bilarski, nieobecny. Pan Andrzej Babrany, nieobecny. Pan Bolesław Kocioł, nieobecny. Pani Katarzyna Pawiel, nieobecna. Pan Jerzy Sonik, nieobecny. I tyle. Pan Sonik obecny, jakby go nie był. Szanowni Państwo, otwieram 70. zwyczajną sesję Rady Miasta Krakowa. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych. Stwierdzam kworum uprawniający Radę do podejmowania uchwał. Serdecznie witam Prezydenta oraz zastępców Prezydenta, Pana Skarbnika i Sekretarza. W imieniu Rady i własnych witam wszystkich przybyłych od Rady dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo, w dzisiejszej sesji Rady Miasta biorą udział uczniowie krakowskich szkół realizujący, czy mogę prosić Państwa Rady o nieprzeszkadzanie, realizujący projekty edukacyjne z zakresu edukacji samorządowej przez Centrum Młodzieży im. Dr. Henryka Jordana w Krakowie. Witam serdecznie uczniów gimnazjum nr 40, 44 i 77 oraz uczniów 13 Liceum Ogólnokształcącego im. Bohatera Westerplatte. Serdecznie witam. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo proszę teraz o ciszę. Szanowni Państwo, z głębokim żalem smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci świętej pamięci Krzysztofa Kozłowskiego, byłego ministra spraw wewnętrznych, pierwszego szefa Urzędu Ochrony Państwa, senatora Rzeczpospolitej, redaktora Tygodnika Powszechnego, filozofa, człowieka prawego i znanego ojczyźnie, uhonorowanego za swoje zasługi niezmienionym Krzyżem Wielkim od Dnia Narodzenia Polski. W dniu wczorajszym zmarł także Jerzy Nowak, wybitny polski afroteatralny filmowy, pedagog, nestor krakowskich scen. Minutą ciszy uczcijmy pamięć. Szanowni Państwo, jeszcze sprawy, nazwijmy to, reprezentacyjne. Jest z nami dzisiaj na sali pani Jolanta Stokłosa, prezes hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie, która krótko opowie nam o swoich podopiecznych, działalności hospicjum oraz przede wszystkim o corocznej akcji Pola Nadziei. Wyświetlimy też Państwu krótki film o hospicjum. Zachęcam też do wrzucania darów do datki, do fiszek. Podopieczni hospicjum czekają na wasze wsparcie, a wy dostaniecie żonkile, które są symbolem nadziei. Bardzo proszę panią Jolantę Stokłosę o zabranie głosu. Bardzo proszę państwa radnych o nieprzeszkadzanie. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni Rady Miasta Krakowa, bardzo gorąco dziękuję za zaproszenie hospicjum św. Łazarza na tą przedświąteczną radę i w krótkich słowach chciałam przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, że opieka hospicyjna może być w Krakowie realizowana. Mam tą okazję dzisiaj właśnie w szczególnym podziękować właśnie państwu i zatem i całemu społeczeństwu Krakowa, który zawsze bardzo gorąco wspiera nasze akcje i odpowiada zawsze na każdą naszą prośbę o pomoc. Ta pomoc jest rzeczywiście bardzo potrzebna, dlatego że hospicjum co roku zajmuje się prawie 1000 osób, które odchodzą pod naszą opieką. Ta opieka jest bardzo dobra i bardzo potrzebna nie tylko dla chorych, którym niesiemy tą medyczną, pielęgnacyjną, psychologiczną, socjalną i duchową pomoc, ale też jest potrzebna im rodzinom, gdyż w tym okresie stresu, który przeżywają, kiedy żegnają się ze swoim bliskim, rzeczywiście są zagubieni i ktoś, kto przychodzi, oferuje wsparcie, jest bardzo dla nich osobą pożądaną. Dlatego też ta opieka nie może być tania i budżet hospicjum zamyka się co roku w wysokości ponad 8 milionów złotych. Narodowy Fundusz refunduje z tego 3 200 000–3 300 000 złotych. Te pozostałe, około 5 milionów musimy zebrać. Dlatego też bardzo gorąco dziękuję w imieniu całej społeczności hospicjum św. Łazarza, w imieniu lekarzy i pielęgniarek, i psychologów, i socjologów, którzy tam pracują, i wolontariuszy, którzy służą chorym, za to, że państwo jesteście tak hojni i co roku my zbieramy taką kwotę i możemy dalej tą opiekę realizować. Rozpoczęliśmy 2 tygodnie temu Pola Nadziei. Pola Nadziei w tym roku idą pod hasłem radość pomagania. Proszę bardzo o zaangażowanie się w tą naszą akcję. Proszę poczuć tą pomoc pomagania osobom, które w zasadzie zawsze uważamy, że każdy nas odejdzie, więc może nie jest taka istotna ta pomoc, ale naprawdę to jest grupa ludzi, którzy potrzebują wsparcia w tych ostatnich tygodniach życia. Spotkajmy się wszyscy na Polach Nadziei i ja już w tej chwili, składając bardzo gorące życzenia na ręce pana przewodniczącego, wielkanocny, oczywiście spokojnych, rodzinnych świąt, bardzo proszę o wsparcie naszego hospicjum. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo dziękujemy hospicjum. Teraz tak jak tu mówiliśmy, teraz proszę państwa, każdy będzie miał okazję wyrazić swoje poparcie małym żartkiem na rzecz hospicjum i będziemy oglądali krótki film o hospicjum. Panie i panowie, krótki film o hospicjum. Bardzo proszę. panie i panowie radni, w miarę ciszy wysłuchajcie tego filmu. Zwracamy uwagę na tą śmierć, na następnego życia, każdemu choremu życiu takiej epoki, każde zadowolenie w oczach pacjenta i się na sztuce, dokonamy wszystkiego, jedziemy do celu pomocy pacjentowi, gdzie patrzymy na śmierci, gdzie patrzymy na całych pacjentów. Nie wiadomo, że mają koronę, mają niepogodliwość, wracają człowieka, na jego ciało, na jego psychikę, na jego ducha, na to wszystko, co jest takie ważne. Teraz zaczyna być najważniejsze w tym ostatnim okresie czasu. Jesteśmy w związku z tym, w siedzimy w tym wróciu, bo ja nie znam tego zębarstwa. Tutaj odbieramy wszelkie telefony, którzy nas szukają, rodziny pacjentów, którzy nam zgłaszają swoich problemów. Przychodzą oraz pierwszy w hospicjum, niezwykle są bardzo przeważa rodzina, oraz pierwszy żyjący z pracowami, że skończyła się odwarka, ale strony odpłata szpitali. Teraz nie da się już nic zrobić, przyszedł czas na hospicjum. Teraz muszę zapewnić, by pokazanie, że oczywiście nie da się tego pacjenta leczyć, natomiast możemy z nim nie zrobić. Potem sam zostanie, nie dostanie lekarz, pielęgniarka, albo psycholog, lekarz. Pacjent się ciężko i on nie potrafi wyrażać trudności, umiejętności, umiejętności. Nie staramy się to wszystko oddziaływać przez badania. Mówię, że rodziny jest bardzo ważna, jak niedorodna dla pacjentów do szpitala, często leżących, często z różnymi łapkami, z różnych utworów w ciele, nie bardzo się nabijać, się tylko zabrać. Dla rodziny jest bardzo ważna, no i do bezpieczeństwa, ale mogą nas zaangażować w każdej chwili, w dnia i nocy. Nawet jak się da przyjść natychmiast, co się dzieje, co są na jak powiedziała rozpoczynamy, które nie ma w domu pacjentów, czy pacjent przybywa w domu do osoby, która pracuje się w tym czasie. Zawsze to się da. Pierwszy się schodzi do tych, którzy chcą natychmiast spędzić w domu. Chcą umrzeć w domu, żeby przeszkolować w domu. To dzieci zgłaszające pacjentów najczęściej boją się, że bliski będziecie, boją się rozwalności. Nie ma nadziei na uzdrowienie. Jest nadzieja na inne rzeczy, na to, że przestanie boleć, na to, że kolejna dzień będzie lepszy, że stanie słońce, że moja córka będzie przyjemna, że ktoś położony dłuższemu da się powiedzieć coś innego, a później będzie to piosenca. Poszłam do szpitala, bardzo szybko mi zrobili badania, no i dowiedziałam się, że to jest jednak rak. Poprosił pan doktor od dyrektora onkologii, on powiedział, że naprawdę nie ma to już tutaj, już tak jest zaawansowane, że nie ma to leczyć, to byłoby tak dużo mężczyzn, bo to wszystko, że pacjentowi więcej cierpienia, i po prostu odstąpić. Jedyną właściwie wyjściem to jest wizyta w hospicjum. Tylko poszła za pamiętanie, lekarz przyszedł, zapisał i mam ciągłe wizyty. I nie chcę się pozytywnie. Przyjeżdżały na niedzielę, zaszczykami, ze szczytu. W ogóle jak wchodzą, to są zawsze uśmiechnięte. Ja nie widziałam wymasu u tych pań, żeby się nie zmęczyła. Pani doktor na wszystkie pytania mi odpowiada. I naprawdę każdemu bym poleciła to hospicjum na Katolickiej. W ten sam dzień, kiedy już była zapadła, która wleciał pan do hospicjum, w ten sam dzień jeszcze przyjechała do takiego sympatycznego. Zaczęła mi tutaj tłumaczyć, postawę cię lekową. No i to się zaczął powrócić po wódku oraz zastarżona na taki długi przerwy, że nie kaszle, że jest wszystko w porządku. Uspokoiłam się, zaczęłam zupełnie inaczej postrzegać hospicjum. Dla mnie dawno to pamiętam bardzo brutalnie, jak było to miejsce, gdzie się umierało. A teraz widzę, że jest to miejsce takie, gdzie można poszukać pomocy dla osoby i dla domowników. Zaczęłam rozumieć pewne rzeczy, zaczęłam się uspokajać. Teraz mam zupełnie spokojnie, tak dużo empatii, od tych ludzi się otrzymuje. Nie do zrozumienia, że naprawdę bardzo mi się podoba praca, to by się przejmować. Jestem pogodzona i naprawdę okrzywał swoje cienie i zaskoczenie działania. Niezwykle rzuciłem, kto mnie czeka, kto mnie spotka i naprawdę mówię, że na ten moment zaplecze, że wiem, że mogę uczyć się na kogoś, kto mnie proszę. Widzicie was osoba, którzy położyli się was korzyść. Ja też odpowiadam na radę, tutaj mi się nazywa, że patrzę, że mam znane, tylko że zobaczę, że mam niewygodne jest, prawda? I było dobrze. Bardzo dużo zależy od tego, jakie jest wsparcie ludzi. Dojście do domu do pacjenta i świadomość tego, że możemy mu pomóc, że jeżeli mu pomóc, to uznać cierpienie i wszystkiego innego może jest takim mocnym do naszego działania, jak przeżyjemy następne dni. Więc psychologia, jak jest dla kobieta, w pewnej stronie wybieramy dużo sobie słowo rozmawiać. Często jest prośba, już powinniśmy nie tak, że nie tak naprawdę. Przeżywał wszystkie są to swoje bardzo dużo zależy od tego, jakie jest wsparcie ludzi umarłych. Psychice, a z kolei co jest psychice dobre, nie tak się zamknięte, to też pomaga w leczeniu. Możemy wtedy nie wiem, to jest takie zawsze indywidualne podejście do każdego pacjenta. Nie zabrało się stopnia zaawansowanego. Nie było zależności od podziałów. Na takiego popatrzenia całościowo, czyli na pacjenta i na rodzinę. Bardzo proszę Państwa, którzy nie mogą wytrzymać o wyjście. Nieodwracalne, co przychodzi dla każdego człowieka. Możemy dużo zrobić, żeby ten czas nie był czasem lęku, strachu, bojaźni, braku bezpieczeństwa. Rodzina wie, co może zrobić. Rodzina wie, w czym może pomóc, w czym nie. To jest ważne, wydaje mi się, że patrzymy na pewną chorobę niezależną, czyli nie ma choroby. Jestem zdrowy, jest choroba, jestem chory, nic nie ma sensu. Są pewne niewielkie elementy, na które się możemy wpływać. Wybrać tego pacjenta te rzeczy, które są nieprzyzwoite, żeby korzystał z życia mimo tego, który jest leczony. Jak to się uzyska pacjenta, to jest bardzo mało ważne, tak naprawdę duże rzeczy. Panie i Panowie, bardzo proszę, Pan Radny, żeby nie przeszkadzanie, Pan Radny stało, jeśli można. Pani Radna Pawia, bardzo proszę. To właśnie w domu też poczucie bezpieczeństwa pacjenta jest największe. Niektórzy pacjenci wybierają pobyt w domu, odmawiając leczenia onkologicznego na pewnym etapie choroby. My wiedzą, że to nie pomoże w takim zakresie, żeby jakoś bardzo przedłużyło to życie. To jest czas, na który pacjent patrzy inaczej niż my zdrowi, jeszcze zdrowi. Pacjent już chory, kiedy już chory patrzy na ten czas, mając przed sobą horyzont. Minuty, te sekundy, te godziny mają inną długość czasu. Czas w domu przeżyty z bliskimi ma wartość często niedocenianą przez osób zdrowych. Kiedy tak wiele można sobie jeszcze powiedzieć, kiedy tak wiele można sobie przekazać, pacjent ma naprawdę będąc w domu zmienia mnóstwo relacji ludzi. Wydaje się, że też osoby, które są w tej rodzinie, zaczynają inaczej patrzeć na to, co jest naprawdę w życiu naszym. To są nasze ceny. Nawet może jest też takim wyrazem troski, która w dzisiejszych czasach jest rzadko spotkana. Wyjścia do drugiego człowieka, zatroskania się o to, czy ma odpowiednią opiekę, czy są wokół niego ludzie, którzy potrafią mu dać wsparcie. Tak ważne jest obecnie od wyglądamy z więzi międzyludzkich, zwłaszcza w tych sąsiedztwach, tych parafialnych zespołów, które ludzie się razem spotykają, ale nie tylko dlatego, żeby spędzić miło czas, ale też, żeby tworzyć siły jakieś więzi, które w wypadku niepowodzeń kierowały też od razu, żeby była wsparcie, że nie to nie jesteśmy anonimowi. Hospicjum też się tak stara zatrzymać nie tylko tego chorego, ale też nie o rodzinę, to cały czas szukając zastąpienie tej rodzinie, której mamy, jest też bardzo istotne. Dziękuję bardzo. Myślę, że to było pokazanie, jak ważną pracę wykonuje krakowskie hospicjum. Serdecznie Państwu dziękujemy i mamy nadzieję, że dołożymy maleńką cegiełkę do tego, żeby Wam się też w tym roku darzyło. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do części organizacyjnej naszego dzisiejszego posiedzenia. Po pierwsze informuję Państwa Radę, że stenogram i protokół 68 sesji z posiedzenia 27 lutego jest oglądu w Kancelarii Rady pokój 201. Czy do protokołu 65 sesji, to jest posiedzenia 30 stycznia 2013 oraz 67, to jest posiedzenia 13 lutego są uwagi, jeżeli nie ma protokołu zostaną podpisane. Przypominam o wniosku elektronicznego zgłaszania interpelacji przez tych Państwa radnych, którzy zamierzają je zgłosić na dzisiejszej sesji oraz obowiązku doręczenia przewodniczącemu tekstu interpelacji na piśmie zgodnie z odpowiednim paragrafem statutu. Szanowni Państwo, najpierw informacje międzysesyjne. Informuję, że do przewodniczącego Rady Miasta wpłynęły pisma od prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska dotyczące uchwały nr stosowny 927/12 Rady Miasta z 19 grudnia 2012 w sprawie projektu zmiany statutu miasta Krakowa i informujące, że przedłożony projekt statutu można uznać za uzgodniony pod warunkiem dokonania stosownych korekt, które zostały Państwu dołączone. Po drugie, informuję Państwa, iż marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa zwrócił się do Rady Miasta z prośbą o wskazanie kandydatów, osób lub organizacji, które zdaniem Państwa powinny zostać wyróżnione złotym, srebrnym lub brązowym medalem honorowym za zasługi dla województwa małopolskiego. Kandydatury można zgłosić do 29 marca. Wszyscy Państwo dostaliście wersję elektroniczną wniosku wraz z pisem przewodnim, w którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące procedury zgłaszania kandydatów. Posiedzenie Komisji Medalu odbędzie się 15 kwietnia 2013. Kolejna sprawa, informacja na temat skarg. Od ostatniej informacji na 69. sesji z dnia 20 wpłynęła jedna skarga. Skarga ta będzie przedmiotem prac komisji rewizyjnej, która zdecyduje o sposobie dalszego procedowania. Proszę Państwa, przypominam, że zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 statutu dla projektów, które będą dzisiaj rozpatrywane w trybie jednego czytania, wyznacza się termin zgłoszenia autopoprawek do rozpoczęcia czytania, a termin zgłaszania poprawek do czasu zakończenia dyskusji. Na dzisiejszej sesji dotyczy to następujących jednoczytaniowych projektów uchwał. Druk nr 1184, 85, 89, 95, 97, 98. Informuję Państwa radnych, iż na podstawie paragrafu 34 ust. 3 statutu pisemny wniosek co najmniej 1/10 stawowego składu rady bez 5 radnych lub prezydenta zawierający uzasadnienie złożone najpóźniej do końca dyskusji Rada może zdecydować o rozpatrzeniu ww. Projektu w trybie dwóch czytań. Szanowni Państwo, porządek obrad dzisiejszej sesji został uzgodniony z Komisją Główną w dniu 18 marca 2013. Informuję Państwa, że stosownie w trybie artykułu 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym do porządku obrad zostały włączone projekty uchwał prezydenta w druku 1189 wyrażenie zgody krakowskiej i adwokackiej siedzibą w Krakowie przy ulicy Batorego na nieodpłatne umieszczenie skarbu 103 Królewskiego Miasta Krakowa na sztandarze Izby 1191 ustanowienie bezpłatnej przejazdu środkami komunikacji miejskiej w Krakowie 1195 zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2013, 1196 zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2013, 1197 zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 1198 przyjęcie programu dofinansowania wykonania jednej skutki przyłącza kanalizacyjnego umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej, 1199 likwidacja jednostek budżetowych specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niesłyszących ze spadku pomiędzy jedną oraz likwidacja szkół wchodzących jego skład, 1200 rozwiązanie zespołu szkół specjalnych nr 13 Szufkarzy 8 oraz likwidacja szkół wchodzących w jego skład, nr 1201 likwidacja jednostek budżetowych specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 5 ulica Spadek Miarzy 1 oraz likwidacja szkół wchodzących w jego skład oraz 1202 założenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego pod nazwą Centrum Autyzmu Krakowa ulica Spadek Miarzy. Proszę Państwa, i teraz czy prezydent komisja grupa 5 radnych chciałby zgłosić propozycję zmian porządku obrad w trybie przewidzianym przez Statut? W imieniu Pana Prezydenta nie. W imieniu komisji nie widzę, w imieniu grupy radnych. Jeśli można, ja pozwolę sobie zgodnie z ustaleniami Komisji Głównej poprosić Państwa o wprowadzenie do porządku obrad z odpowiednią wymogu 14-dniowego terminu doręczenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Krakowa do roku 2013. Jest to wniosek Komisji Głównej szczegółowo omawiany na Komisji Głównej. To jest jakby pierwsza rzecz, to jest druk nr 1192 plan pracy Rady. I kolejna rzecz, wniosek grupy radnego o wprowadzenie w dniu dzisiejszym do porządku obrad rezolucji w sprawie przekazania terenów wojskowych dla Centrum Muzycznego w Krakowie, druk nr 1204. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zgłosić jakieś propozycje? No to przejdziemy w takim układzie do tych dwóch propozycji. Po pierwsze, wniosek o wprowadzenie do porządku obrad zastąpienie wymogu 14-dniowego projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta. Przypomnę, to jest wniosek Komisji Głównej, omawiany na Komisji Głównej na podstawie danych prezydenta Komisji i Rady. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi. To głosu jeden. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta na rok 2013? Kto jest przeciw? Głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 32 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada wprowadziła ten do porządku obrad. I kolejny wniosek grupy radnych w sprawie wprowadzenia do porządku obrad rezolucji w sprawie przekazania terenów wojskowych dla Centrum Muzycznego w Krakowie. Druk nr 1204, druk rezolucji został Państwu przekazany. Proszę o głos za, głos przeciw temu wnioskowi. Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzenie tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. 31 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. I teraz przechodzimy do punktów dotyczących interpelacji i wnioski radnych i bardzo proszę Pana.